Cześć, jestem Klaudia Takano, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach za projektu doświadczenia chemiczne, które umożliwia rozróżnienie propanalu od propanonu. Jeśli masz do dyspozycji następujące odczynniki chemiczne. I podpunkt A. W spośród podanych odczynników staż te, które należy użyć do przeprowadzonego doświadczenia. Czyli teraz na żółto będę zaznaczać odpowiedź do podpunktu A. Będzie to roztwór wodny wodorotlenku. Sodu, roztwór wodny azotanu 5, srebra 1 i roztwór wodny amoniaku, i oczywiście propanal i propanon. Ok, i teraz tak. B. Narysuj schemat tego doświadczenia. No, ja to już sobie przygotowałam i uzupełniamy. W pierwszym mamy propanon, czyli zapisujemy, że jeden, a do drugiego damy propanal. Zapisujemy, że dwa. ponadto w jednym i w drugim mamy. Jeżeli chodzi o probówki. Będzie tam roztwór AG o wartościowości 1, czyli AGNO. 3 roztwór. NAOH dodatkowo... Mamy tam wodny roztwór amoniaku, czyli NH3 to amoniak, a że wodny to jeszcze tam H2O. Na niebiesko mamy w jednym i w drugim gorącą wodę. Ok. I podpunkt C. Opisz obserwację i podaj wnioski. Przypominam, że obserwacja to jest to, co widzimy. I w probówce pierwszej nie zaobserwowano żadnych zmian. Natomiast na ściankach probówki drugiej osadza się srebrna warstwa. Wnioski. Propanon kończy się na on, czyli jest to keton, nie ulega próbie to i nie posiada właściwości redukujących. Propanal, tutaj brakuje A, hop, propanal, czyli kończy się na Al, to aldehyd. Czyli propanal należy do szeregu homologicznego aldehydów, więc posiada właściwości redukujące. I pod punkt D napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych. No to do probówki pierwszej. Zapisujemy, że reakcja nie zachodzi. Natomiast do drugiej mamy. Bierzemy propanal, czyli tak jak już mówiłam wcześniej, aldehyd, grupa funkcyjna na samym końcu CHO. Dodajemy tutaj słaby utleniacz. Jest to reakcja pod wpływem temperatury i NH3. I powstaje nam tutaj kwas karboksylowy. I stąd uwaga, mamy Ag2, czyli będziemy mieć dwa Ag, które będą nam się tutaj osadać na tych ściankach. Hop. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba.